Ja mam buty, kurwa! One były całe czarne! O ja pierdolę! Jakie mam buty! Siemanko wszystkim na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku lecimy z projektem Wiadro Mahoniksa 4, oficjalna wersja, bo poprzednio widzieliście wersję 3 łamaną na 4 i dzisiaj ulepszymy sobie wersję 4. Wtedy mieliśmy 20 kg mąki, teraz mamy 40 kg mąki. Mam specjalną szeleczkę z Osinowa Dolnego. Jest wszystko tak zrobione, że teraz będzie tak. Po ulepszeniach oczywiście. Zobaczcie sobie. Tutaj mamy naszą mąkę, tylko 40 kilo. Pani w biedrze się pytała, a na co mi tyle mąki? I teraz polecimy sobie z takim wiadrem Mahoniksa, 65 litrów. I teraz to będzie hit, mam nadzieję. Więc mamy 40 kg mąki i zobaczymy, czy to będzie hit, czy będzie kit. Zbieram się stąd powoli, bo będzie mega pierdolnięcia, więc zapraszam do oglądania. Zadymka, piu, piu! Ale zadymka! Ładna zadymeczka! Zobaczmy, co to tutaj powstało. Pachnie pieczonym chlebkiem. Tutaj, ach ty, śnieg normalnie pada. Ty, tutaj normalnie były cegły. Ale biało. Spieprzam stąd, zaraz wracam. No. Powiem wam, że epickie. Normalnie, ale epickie. Wszędzie biało, patrzcie. Kurde, nie ma to jak mieć
Zimę w środku lata, patrzcie. Kurde, epicko, ale patrzcie, jaka dziura tutaj została. A mówię, oddam sąsiadowi te cegłówki, co wziąłem. Nic z tych cegłówek nie zostało, nawet nie ma śladu. Patrzcie na moje buty. Ja pierdylam, ale to fajnie wygląda. No i muszę teraz te papierki posprzątać. To jest kawałek wiadra, patrzcie. O kurwa. O, więc jeśli wam się odcinek spodobał, łapa w górę, subik mile widziany, udostępnienie tym bardziej. Łapeczka w górę, to łaska. We'll be right back.